Święty Augustyn, kiedy rozważał te wzajemne relacje między Państwem Bożym a Państwem Ziemskim, to podpowiadał nam nie tyle rozważania teoretyczne, co raczej pytanie, które trzeba by było sobie postawić. I to pytanie brzmi, w którym z tych państw ja żyję? W którym z tych państw ja żyję? I odpowiedź świętego Augustyna była taka: w tym, w którym szukam chwały. Więc jeśli w życiu szukam chwały od Boga, to niezależnie od tego, jaki fragment rzeczywistości ziemskiej buduję, czy to będzie państwo, czy to będzie kościół, czy to będzie miasto, czy to będzie najbardziej lokalna społeczność, czy to będzie moja praca. Niezależnie od tego, jaki fragment tej rzeczywistości buduję, jeśli szukam chwały od Boga, to ostatecznie buduję Państwo Boże. I odwrotnie, jeśli szukam chwały od ludzi, jeśli szukam ludzkiego wyłącznie uznania, jeśli czynię tylko to, co mi przyniesie poparcie innych ludzi, to znów wszystko jedno, co buduję, czy to jest państwo, czy kościół, czy to jest moja praca, czy to jest moja społeczność, w której żyję, lokalna, buduję państwo ziemskie i buduję tylko po ziemsku.